Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Sukces. Czymkolwiek jest, marzą o nim wszyscy. I okazuje się, że są pewne uniwersalne prawdy, które mogą zdecydowanie przybliżyć Cię do jego osiągnięcia. Chcesz wiedzieć, co to jest? To 10 rzeczy, z jednych możesz zrezygnować już dziś, a inne będą od Ciebie wymagać nieco większej pracy. Ciekawy? Zaczynamy. Po pierwsze, bądź autentyczny. Ja zawsze powiadam, że nie jestem czekoladą i nie wszyscy muszą mnie lubić, ale znam swoją wartość i wiem, że muszę myśleć o sobie jak o marce. Będzie wielu ludzi, którzy polubią tą markę i będą osoby, które tego nie zrobią. Bez względu na to, co robisz, nie będziesz w stanie zadowolić wszystkich. Jest to całkowicie naturalne i nie trzeba się usprawiedliwiać. Jedyne, co możesz zrobić, to pozostać autentycznym, ulepszać i dostarczać wartość każdego dnia. Najważniejsze jest to, że rosnąca liczba nienawiści oznacza, że robisz wielkie i niezwykłe rzeczy. Po drugie, myśl długoterminowo. Podobno ludzie wielcy tego świata nie skupiają się na tym, co tu i teraz, tylko widzą odległy cel, do którego dążą. Nie zrażają ich w związku z tym krótkoterminowe porażki, bo liczy się osiągnięcie tego wysoko postawionego celu. Każdy przecież popełnia błędy, ale jeśli wiesz, dokąd zmierzasz, będą one jedynie kolejnym potwierdzeniem tego, że jesteś na dobrej drodze. Jak to osiągnąć? Odpowiednimi, dobrymi nawykami. Po trzecie, bądź odważny. Porzuć bycie gorszym, małym, mierz wysoko, nie bój się głośno mówić, czego pragniesz i odważnie idź po to. Nie umniejszaj swoich zasług. Ludzie lubią zwycięzców i lubią grzać się w blasku sukcesu. Po czwarte, zrezygnuj z wymówek. O tym już Wam kiedyś opowiadałam. Henry Ford powiedział, jeśli myślisz, że Ci się uda, to masz rację. Jeśli myślisz, że Ci się nie uda, to też masz rację. Wszystko jest w Twojej głowie. Słynne powiedzenie mówi, chcieć znaczy móc. A co Ty robisz? Czy swoje słabości, porażki i brak działania tłumaczysz na 1000 sposobów? Weź odpowiedzialność za swoje życie. Mam dla Ciebie dzisiaj dwie wiadomości. Jedna to, że nikt nie jest w stanie spieprzyć Ci życia. A druga to, że tylko Ty sam jesteś w stanie to zrobić. A teraz zdecyduj, czy obie wiadomości są dobre, czy obie są złe. Po piąte, nie myśl schematami. Ludzie sukcesu to wiedzą. Codziennie inwestują swój czas w mentalny rozwój, zdobywanie nowej wiedzy, uczenie się nowych umiejętności i zmianę percepcji tak, aby mogła ona przynieść korzyści ich życiu. Nic nie jest Ci dane raz na zawsze. Ciągle musisz się rozwijać. Sam talent i inteligencja po prostu nie wystarczą. Sukces to ciężka praca. Po szóste, codziennie bądź lepszą wersją siebie z wczoraj. Nie porównuj się do nikogo. Poprawiaj siebie i swoje życie zaledwie o 1%, a przyniesie Ci to ogromne rezultaty. Po siódme, porzuć swój perfekcjonizm i przestań wszystko kontrolować, bo nigdy nie będzie idealnie. I wiesz co? Nie musi. Perfekcja jest nudna, ale liczy się postęp. Jeśli to właśnie blokuje Cię przed osiągnięciem sukcesu, to działaj, a potem poprawiaj. Tak robią wszyscy. Po ósme, bądź asertywny. Asertywność to wcale nie oznacza umiejętności mówienia ludziom nie. To przede wszystkim umiejętność wyrażania siebie i własnego zdania, ale w taki sposób, żeby nie zranić innych ludzi. I uwierz mi, jest to umiejętność niezbędna podczas osiągania sukcesu. Nie jesteś bowiem w stanie być skoncentrowanym na swoim celu, spełniając po drodze wszystkie oczekiwania innych ludzi. Zatem odrzucaj to, co Cię nie wspiera. Po dziewiąte, unikaj toksycznych ludzi. Albert Einstein powiedział, trzymaj się z dala od negatywnych ludzi. Mają problem na każde rozwiązanie. Jeśli spędzasz większość czasu z tymi, którzy nie biorą odpowiedzialności za swoje życie, zawsze znajdują wymówki i obwiniają innych za sytuację, w której się znajdują, Twoja szansa na sukces drastycznie spada, a Ty stajesz się podobny do nich. Dlatego spędzaj czas z ludźmi, którzy są pozytywni i ciągną Cię do góry. I po dziesiąte, uprawiaj zdrowy tryb życia. Wysypiaj się. Sprawdź w wolny dzień, ile godzin snu potrzebujesz i nie kładź się spać grubo po północy. Wstań przed wszystkimi domownikami i zrób coś, na co nigdy nie masz czasu. Albo pobądź po prostu ze sobą. Wypij w spokoju filiżankę kawy. Pooddychaj, pomyśl. Jedz zdrowo.
Nie szalej z dietami, bo dieta z greckiego oznacza styl życia, sposób myślenia. Jedz zdrowo, to znaczy chociażby na początek wyeliminuj produkty, które Ci nie służą. Cukier, białą mąkę czy fast foody. I staraj się po prostu nie jeść kolacji. Efekt zobaczysz już po miesiącu. Gwarantuję, spróbuj. No i ruszaj się. O uprawianiu sportu też już Wam mówiłam bardzo dużo. Ale Ty spróbuj robić coś, co ruszy Twoje 4 litery przynajmniej na 2,5 godziny tygodniowo. Chodzi o to, żeby się spocić i wzmocnić serce. I to tyle. Dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam wszystkim sukcesu. Do zobaczenia w kolejną Energy Boost środę.